Ekipa z Trójmiasta jest jednym z kandydatów do włączenia się do walki o medale Mistrzostw Polski. Sezon rozpoczęła od dwóch pewnych wygranych i minimalnej porażki z Chemikiem. To bez dwóch zdań ekipa z górnej czwórki, twierdzą siatkarki naszej drużyny. Zespół z Atomu jest bardzo, bardzo silny i to będzie niewątpliwie najtrudniejsze starcie w ciągu ostatnich trzech, można powiedzieć, kolejek. Cały swój czas poświęcamy, by poznać najbliższe rywalki. W tym tygodniu przygotowujemy się właśnie pod kątem tego przeciwnika, więc teraz dokładniej zaczniemy analizować ich taktykę, no ale wiadomo, że teraz skupiamy się właśnie na Sopocie. Choć rywalki imponują formą i mają bardzo mocny skład, też popełniają błędy. Nie ma zespołów nieomylnych, twierdzi Ptak. Nie zdradza jednak, gdzie Impel będzie szukać swoich przewag. Jest naprawdę bardzo dobrym zespołem, zresztą było to widać podczas ostatniego meczu z Chemikiem. Natomiast każdy zespół ma jakieś tam miejsce, w którym można wbić ten swój kołeczek i wyciągnąć coś dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś poszczególne elementy, to nie zdradzimy się tutaj, w które elementy będziemy celować. Natomiast zrobimy wszystko, żeby znaleźć to miejsce, w którym i element, który będziemy zdobywać punkty. Wrocławianki są w lidze niepokonane, nie grały jednak z mocnymi rywalkami. Straty setów w starciach z Bydgoszczą i Rzeszowem nie wystawiają nam świetnych not, ocenia Konkolewska. Nie pokazaliśmy maksimum swoich umiejętności i mam nadzieję, że teraz przyjdzie na to pora. Na pewno będziemy musiały postawić cięższe warunki Sopotowi, ponieważ taką grą jak z tymi poprzednimi zespołami obawiam się, że będzie trudno. No i musimy jeszcze trochę poprawić elementy w swojej grze. Mecz z Atomem Treflem w piątek o 18:00 w hali Orbita. Już dziś można powiedzieć, że to był udany sezon na Partnicach. Tor dba o to, by zakończenie też było wyjątkowe. Co szykują dla fanów koni w ostatni dzień sezonu? Wyjątkowy Hubertus, połączyliśmy go z zakończeniem sezonu, dlatego na początek zobaczymy 5 gonitw. Potem uroczyste zakończenie sezonu. Podobno będzie, zapowiedział się prezydent miasta Wrocławia, że przyjedzie i zakończy ten sezon. Parada uczestników Hubertusa, otwarcie Hubertusa, no i zaczynamy zabawę. Głównym gwoździem programu będzie bicie rekordu na 100 metrów. Mamy kilka koni ciekawych, ponieważ zapowiedziały się quarterhorsy, które są podobno najszybszymi końmi na świecie. Zobaczymy, zmierzą się na tą setkę z naszymi. Myślę, że też kilka Anglików się pojawi od nas z toru. Araby, Wielkopolaki, będziemy bić ten rekord przede wszystkim w rasach. Proszę pamiętać, by tor tym razem odwiedzić w sobotę, nie w niedzielę. Wszystko się zacznie też szybciej niż zazwyczaj. Zacznie się od wyścigów. Kończymy sezon nietypowo, bo w sobotę i zaczynamy o 11:15. Pierwsza gonitwa otwierająca meeting to gonitwa z udziałem najlepszych kusaków francuskich, jakie są w Polsce. Nagroda Cheval Français. No, wystartuje Usita, która na koncie w tym sezonie ma już 11 zwycięstw. Ostatnie zaliczyła w czeskich Brabanticach, ale stawka jest wyrównana. Są to rzeczywiście wyselekcjonowane w trakcie sezonu klacze i no, rywalizacja zapowiada się że naprawdę bardzo ciekawie. Tym razem będzie 5 gonitw, w tym najważniejsza zakończenia sezonu. Tradycją zakończenia jest Hubertus, pogoń za lisem. I dla małych, i dla nieco starszych. Dla dzieciaków lis szukany, dla tych, co wolą skakać, będziemy też skakać za lisem, czyli lisia kita zawiśnie nad przeszkodą. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Dzieciaki z naszej rekreacji na pewno też wezmą udział, także myślę, że około 30-40 koni spoza toru zobaczymy na tym Hubertusie. Partynice liczą, że sporo kibiców przyjdzie i będzie żegnać sezon. Jeżeli fani nie zawiodą, może paść wielki rekord frekwencji w całym sezonie. Rekord, o którym można było niedawno tylko marzyć. Myślę, że nawet jeśli nie osiągniemy tej magicznej granicy 100 tysięcy, będzie to 90 kilka tysięcy, to i tak będzie to bardzo dobry wynik, ponieważ no, w zeszłym roku było to 60 kilka tysięcy i ten postęp jest zauważalny i znaczny, więc... No a z pogodą trudno przewidzieć, prognozy są raz takie, raz inne, zobaczymy jak będzie. Początek ostatnich emocji na Partynicach w sezonie w sobotę o godzinie 11:00.
Najpierw odwiedzamy badmintonistów, którzy rozegrali już 6 z 8 turniejów cyklu. W młodziczkach do lat 14 wygrała Dominika Chojnacka i zainkasowała za to komplet 15 punktów. W grupie chłopców tego rocznika najlepszy Maciej Chojnacki. On także do klasyfikacji generalnej dopisał 15 oczek. Z biegiem czasu o coraz starszych rywalizacji juniorek do lat 19 wygrała Zuzanna Wiśniewska. U juniorów triumfował Krzysztof Piwowarski. W seniorach do 35 roku życia wygrane Darii Chojnackiej i Roberta Figiela, a pośród najstarszych z sukcesu cieszył się także Robert Figiel. Kolejny turniej rozegrany zostanie 15 listopada. Po badmintonistach czas na biegi długie. Tym razem miłośnicy tej formy rywalizacji spotkali się w Parku Zachodnim. Rozegrano bieg 6 w Parku Zachodnim. Była to ostatnia próba w klasyfikacji biegów długich. Wygrał Grzegorz Gronostaj przed Dominikiem Samotijem i Tomaszem Sobczykiem. U pań bezkonkurencyjna Danuta Piskorowska, która wyprzedziła Małgorzatę Kapę i Łucję Kołomyjską. Dla wielu biegaczy sam udział w zawodach był wielką radością, a jeszcze były nagrody i wyróżnienia za klasyfikację generalną, na którą składało się 5 biegów długich, w tym półmaraton i maraton. Wyniki podzielono aż na 13 klasyfikacji ze względu na płeć i wiek. Ciekawie nie tylko w rywalizacji indywidualnej, ale też na przykład u siatkarzy. W szkole przy czeskiej starcia na różnym szczeblu. W pierwszej lidze kobiet drukarki przegrały z Nazgulami 0-2, Limonki wygrały z FTRZ 2-1, a Bombardino uległo Relaksowi Oleśnica 0-2. Na najniższym szczeblu u pań KWM Team przegrał z Atomówkami 0-2. W pierwszej lidze mężczyzn od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą Misie i Bikkoplast. Misie wygrały tym razem z Lakart Plażowicze 2-0, Bikkoplast z Towarzystwem Sportowo-Turystycznym też 2-0. Zakończyły się zmagania w dwóch grupach drugiej ligi. W A triumfowali Przyjezdni przed Łącznościowcem, w B Chwest do Kupa przed LTS-em Wrocław. Wreszcie trzecia Liga Panów, tu ostatnie mecze 29 listopada, za nami natomiast starcia w grupach C i D. Pierwsze dwie pozycje dla Bunga Bunga Team, Calcium Kamieniec, Amatora Marcinkowice i Znajomych Sędziego. W kolejnej już 20. kronice otwartych Mistrzostw Wrocławia powiemy o zmaganiach siatkarzy, tenisistów stołowych i szachistów. Fani królewskiej dyscypliny walczą w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesień pokazuje swe oblicze. Raz jest ciepło i słonecznie, raz chłodno, deszczowo i wręcz przeraźliwie zimno. Piłkarz jednak musi grać w różnych warunkach, więc nasi futboliści amatorzy nie narzekają i kontynuują rywalizację o kolejne punkty w Spartan Cup. Kibiców, którzy zasiedli na obiekcie Przykrajewskiego, rozgrzali zawodnicy z Łodziejówki i Hardballs United. Fani zobaczyli aż 10 bramek, ci pierwsi wygrali 6-4. Pierwsza połowa to popis z Łodziejówki, która do przerwy już prowadziła 4-1. Wynik spotkania otworzył Jan Popiel z Hardballs, ale później trafiali już tylko rywale. Do wyrównania doprowadził Marcin Mordel. Drugą bramkę zdobył Adam Wiewióra, a dwa kolejne trafienia to dzieło Oktawiana Grossa. Wydawało się, że losy meczu są już rozstrzygnięte. Tuż po wznowieniu gry bramkarza z Łodziejówki ponownie jednak pokonał Popiel. Odpowiedź była nokautująca. Dwa gole w Wiewióry i Złodziejówka prowadziła 6-2. Przeciwnik zdołał nieco zmniejszyć rozmiary porażki. To za sprawą trafień Łukasza Dybla i Adama Muchy. Na piłkarza meczu wybrano Oktawiana Grossa. Ledwie dwa gole obejrzeli kibice, którzy przyglądali się rywalizacji Breslauera z Men in Black. Zakończyło się podziałem punktów. Jedni i drudzy przystąpili do tego meczu bez swoich nominalnych bramkarzy. W ich zastępstwie na tych pozycjach musieli wystąpić gracze z pola. Wydawać się mogło, że wpłynie to na liczbę zdobytych goli, ale nic z tego. Przez całe spotkanie byliśmy świadkami wyrównanej gry z ledwie kilkoma sytuacjami podbramkowymi. Do przerwy prowadzili goście z Men in Black. Kiedy wydawało się, że zdobędą pewne 3 punkty, to na 6 minut przed końcem meczu do wyrównania doprowadził Maciej Korzystka i zespoły podzieliły się punktami. Strzelec Breslauera okazał się najbardziej wartościowym zawodnikiem całego spotkania.